Szczepionki budzą ostatnio spore kontrowersje, a po wczorajszej wypowiedzi starającego się o reelekcję Andrzeja Dudy rozgorzała dyskusja na temat tego, czy powinny być obowiązkowe. Głos zabrał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szczepionki będą jednak obowiązkowe? Do tej kontrowersyjnej kwestii odniósł się szef resortu zdrowia, który nie mógł przemilczeć tak ważnego elementu walki z chorobami. Wiele osób uważa, że szczepionki powinny być dobrowolne. Minister przekazał swoje stanowisko: szczepionki niezmiennie dzielą ludzi na całym świecie. Teraz do listy dołączyła wyczekiwana przez wielu szczepionka na koronawirusa, nad którą pracują praktycznie wszyscy uczeni na całym świecie. Łukasz Szumowski zdecydował się oficjalnie zabrać głos w tej sprawie. Z punktu widzenia ministra zdrowia, medyków, ekspertów nie powinniśmy dziś mówić, czy szczepionka na koronawirusa powinna być obowiązkowa, czy nie, bo jeszcze jej nie mamy. Nie wiemy, jak wyglądają badania, profil bezpieczeństwa, nie wiemy, ile jest odczynów poszczepiennych, w jaki sposób będzie badana, bo jeszcze nie jest. Dopiero, jak będziemy mieli te dane, będziemy mogli mówić, że ten produkt jest na tyle bezpieczny, czy nie na tyle bezpieczny, że powinniśmy go wpisać do kalendarza szczepień, mówi w cytowanym przez Interię wywiadzie w audycji Rozmowy Dnia Radia Łódź i TVP3 Łódź. To jednak nie wszystko, co powiedział na ten temat Łukasz Szumowski. Prezydent przedstawił kontrowersyjne stanowisko co do tego, czy szczepionki powinny być obowiązkowe. Wypowiedział się sam prezydent Andrzej Duda i na nowo wywołał ogólnopolską debatę na ten temat. Przyznał, że on sam nigdy nie zaszczepił się na grypę. Minister zdrowia w swojej wypowiedzi zaznacza, że starającemu się o reelekcję prezydentowi chodziło jedynie o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. Dodatkowo zaznaczył on, że ewentualna dyskusja co do wpisania go do kalendarza szczepień powinna mieć miejsce dopiero po zakończeniu prac i otrzymaniu gotowego leku na koronawirusa. Dopiero wtedy zespół ekspertów powinien zacząć pracę i zdecydować, czy szczepienie powinno być obowiązkowe czy dobrowolne. Osiemlatek zginął w tragicznym wypadku. Do wszystkiego doszło w trakcie rodzinnej wycieczki. Łukasz Szumowski uważa, że słowa Andrzej Dudy zostały źle zrozumiane. Prezydent mówił tylko i wyłącznie o szczepionce na koronawirusa. Podkreślił, że kalendarz szczepień obowiązuje i mamy dzięki temu społeczeństwo zdrowsze, mówił w cytowanym przez Interię wywiadzie szef resortu zdrowia. Jednocześnie podkreślił, że brak szczepionki w przypadku Andrzeja Dudy nie stanowi aż tak dużego zagrożenia, ponieważ nie należy on do grupy zwiększonego ryzyka. Źródło: Interia.